i jednocześnie chciałbym przywitać już tutaj nowy staw trenerski, pierwszym trenerem Pogoni Szczecin, 15-latczyk, drugim trenerem jest Darek Adamczyk, i drugim trenerem również jest Sławek Akołowicz. Ciężką pracę. To jest sposób na to, żeby wyciągnąć. Konsekwencja w tym, co będziemy robili. Myślę, że nasze działania na przestrzeni 3 lat pokazały, że nie wykonujemy nerwowych ruchów w żadnym z przypadków. Tak nie było i z trenerem Mandryszem pracowaliśmy wspólnie prawie 2 lata. Wcale nie było tak przez 2 lata super kolorowo, ale uważamy, że stworzyliśmy razem z Piotrkiem naprawdę podstawy silnego klubu. Marka Solarczyka do pełnienia tej funkcji. Właśnie wiara w to, że jego i wiedza, umiejętności, i determinacja, i obserwacja tego, co robił jako drugi trener, pozwalają nam ze spokojem w tej chwili myśleć o tym, że poradzi sobie i że może mieć całkowicie nasze tutaj zaufanie. Poza tym my przecież nie spotykamy się z nim tutaj na tej konferencji prasowej, tylko przegadaliśmy wiele godzin, rozmawialiśmy o tej drużynie, jak my sobie ją wyobrażamy, jak on sobie ją wyobraża, bo może to nawet ważniejsze. I głęboko jesteśmy przekonani, że w tym składzie, w tym zespole, no w tą stronę ta drużyna właśnie będzie ewoluowała. A co trenera w Pogoni Szczecin, to są nazwiska z pierwszych stron gazet, tak? My zdecydowaliśmy, że potrzebujemy faceta, który jest, wiedząc, że podejmiemy jakieś tam ryzyko, faceta, którego wierzymy, uważamy, że